którego nie musicie piec. Dziękuję, pozdrawiam. Do piekarnika, na zmyłeczkę. Włączmy też lampę. Włączona jest. No jak babci. Dziewczyny, czy podobało wam się brać udział w nagraniach? Bardzo. Cześć, ja nazywam się Mila i pewnie w takim formacie widzicie mnie po raz pierwszy. Powinnam zacząć od początku. Dobra, jeszcze raz. Cześć, jestem Mila i jestem założycielką marki Nari, która szyje przepiękne kobiece ubrania. Tak to się powinno zacząć, a dalej już możemy lecieć. Mam nadzieję, że będziecie mogli tutaj podejrzeć kulisy prowadzenia takiego biznesu, które są i piękne, wspaniałe, i mamy dużo śmiechu, uśmiechu i zabawy, ale też często trudne, są różne problemy, różne potknięcia, z którymi się borykamy. I mamy nadzieję, że pokażemy wam to wszystko w taki sposób, że trochę wam to otworzy oczy na to, w jaki sposób produkujemy odzież. Też mimo wszystko zwracając uwagę na to, co wpuszczamy do obiegu, na to, w jaki sposób przyczyniamy się chociaż odrobinę do ochrony planety. Nie wiem, czy będzie słychać, bo mi poszło brzuch. W każdym razie też prowadzeniem tego kanału chcielibyśmy zwiększyć świadomość naszych konsumentów dotyczącą przede wszystkim wyboru ubrań, czyli jakości. Przybliżymy wam temat tego, jakie materiały warto nosić, na jakie zwracać uwagę również w sklepach, niekoniecznie u nas. Jak zwracać uwagę na to, w jaki sposób ubrania są uszyte, bo to też wszystko wpływa na żywotność ubrań, na to, jak długo będziecie się nimi cieszyć. Więc mam nadzieję, że i trochę się z nami pośmiecie, trochę się czegoś o nas dowiecie, poznacie też nasz zespół. No i chyba tyle na początek. Uwaga, pracownia i kamera, akcja! Przyleciała z jakimś sznurkiem.
wiecie, o co chodzi. Ej, a my jak ją puścimy, to ona nie spadnie, Karol? Nie spadnie. Thank you.